Wszyscy lubimy piękne widoki, piękne miasta, piękne jakieś dzieła ludzkiej architektury. Sami też staramy się mieszkać w jakichś w miarę ładnych domach czy mieszkaniach. Ogródki sobie tam jakoś robimy, alejki, drzewa, krzewy i tak dalej. Wszystko fajnie. Nie? To umiłowanie piękna dał nam Bóg. To jest pewne podobieństwo do Niego, że choć różnimy się w kanonach piękna, no to jednak tego piękna w życiu szukamy. Ale w tej naszej skłonności do piękna, solidności i tak dalej, tkwi też pewien haczyk. Inaczej mówiąc, możemy zbyt mocno przywiązać się do tego, co posiadamy, do własnego domu, ogrodu, miasta, czy jakichś innych takich właśnie ludzkich wytworów. Jeśli z nimi się, że tak powiem, zwiążemy, no to będziemy o nich myśleć, będziemy dbać o te rzeczy, będziemy jak gdyby im poświęcać życie, będziemy, nasz świat się będzie kręcił wokół dbania o te rzeczy. No i teraz można powiedzieć zderzenie z prawdą Słowa Bożego. Otwórzcie sobie drugi list Piotra, 3 rozdział. A dzień pański, werset 10, a dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Czyli to całe piękno, które oczywiście jest ważne, powinniśmy o nie dbać, ono w pewnym momencie zniknie, zginie. I apostoł Piotr daje rozwiązanie. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności, czyli w pełnieniu woli Boga. Świadomość nietrwałości tego świata powinna nas skłaniać do jednak innego życia niż ludzie, którzy nie mają nadziei na życie wieczne, którzy żyją tu i teraz. Chrześcijanie powinni koncentrować się na wieczności.